What the f*** was that? Siemaneczko, z tej strony Spaw, jest dzisiaj ze mną Hunter. Dobra, dzisiaj zaprezentujemy wam Bazatur Gildii Decena, dupcą cycki na paleni. Dobra. Dokładnie. Tutaj, jak widzicie, pokazujemy piękno ich zamku, baszty wykonane w stylu gotyckim przez użytkownika Laves. Serdecznie go pozdrawiam w tej chwili. Dobra, schodzimy sobie teraz na dół tutaj. Pokażemy wam, jak się dostaliśmy do ich bazy. Widzicie, tutaj zaawansowane TNT poszło. Uwaga, tutaj taki bajer jest, uwaga. Boom, raz. Hunter skacze. Dobra, żeby nie zginąć. Tu drugi raz. Boom, dobra. Teraz tu tak z boku. O, ładnie. Teraz tu. Tu. Tu, tu, o. Skrzynki wszystko już splądrowaliśmy. Ładny projekt był, dziękuję za niego serdecznie. Dobra, to tak pokażmy może tutaj od góry gdzieś. Chodź tu na środek pójdziemy. Tutaj jest zejście do głównego tego. Tutaj są pokoje, tu jest pokój jakichś friksów. Tutaj jest podpisany pokój. Tutaj jest pokój Huberta. Tutaj jest lawesiątko room. O, tutaj nawet się mogę przespać tutaj... z nawesem. Tutaj skrzynki eleganckie. Teraz idziemy sobie tutaj, nie? I mało tych pokoi, coś mało. Mi się dało wcześniej, że było ich więcej. Tutaj jest chyba Trazasa, nie wiem, kto to jest. Nie jest podpisany. Z drugiej strony będą podpisane chyba. Tutaj też ładne pokoi, podpiski. Tutaj pokój Christu, coś tam. Też elegancki, elegancki. Fajne JP, rzeczy JP. Na 100%. JP. Dokładnie. O, chłopak, to, dobra, nie, to jeszcze z tamtej strony nie znaliście. Do innych pokoi chodźcie. No jej, zapomnijcie o takim ważnym aspekcie. Tutaj jeszcze z tej strony nie znaliście chyba. No, tutaj. No bo nie są tutaj. Tutaj też był ładny pokoik, pamiętam. Chyba. Co chciałeś, Hunterku, powiedzieć? A powiem ci, że zapomniałem, ale tutaj chyba też coś ładnego znalazłem. No tu, tu były ciekawe rzeczy, no nie powiem. Tak, powiem. Tu były bardzo ciekawe. Też były fajne. O, tu, tu o, tu, tutaj ładny procik był, dziękujemy za niego serdecznie również. Nie wiem, kogo to jest pokoik, ale dziękujemy. Będzie na, dla innych. Dobra, tutaj sobie zejdziemy. Jak widzicie, to jest cała redstone, a przyda się tego farmera. Dobra, tutaj jak widzicie, Gildia Decena ma farmę. Tutaj zdeptaliśmy zboże, tutaj zostało trochę, niech mają co jeść. Tutaj farma tych Coco Beans, tutaj kaktusów i trzciny. No, tutaj zaawansowana technicznie stołniarka. Elegancko. Dobra, tutaj, o teraz, tu jakieś wyniki, klatki są, rezer, jedna wygrana, jedna porażka, tutaj jakieś freaky 4-0, Laves 5-4. Pewnie na nodusie. Bum, gówno, jakieś 2-5, jakiś H, coś tam, ciasto, jakiś tam, dobra. Walka, freaksy. No, jakaś klateczka tutaj, co tu jest, jakieś te obsydionarki, dobra, no, ważne. Choć przeczytamy zasady gildii, o zobacz ile głów tu mają, ty. Pewnie swoje. Dobra, daj, chodź tutaj. Ładny, chodź sobie tak ładnie staniemy. To jak po kolei, czy co? Czekaj. Tak, screena sobie zrobimy tak na ładny regulamin. Boom. Okej, ładny. Dobra, to przeczytaj, Hunterku, regulamin. Punkt pierwszy. Zajście do nieswojego domku równa się kill. Podpunkt drugi. Glifowanie domków równa się kick. Napisał tak, dobrze. Trzeci punkt. Podpalenie i niszczenie seta równa się kill. Nieaktywność przez 3 dni równa się kick. Grifowanie bazy równa się kick plus kill. Kradzież równa się kick plus kill. W ogóle takie skomplikowane te matematyczne zadania tutaj mają dosyć. No, regular... wiesz, a, to niektórzy dobrze, dobrze. Nie zrozumieją. Dobra, dziękuję no, za przeczytanie. To jest taka algebra, co nie? Bo prawie bez cyferek. Dobra, tutaj jakże ładny magazyn.
uporządkowane wszystko. My tu trochę też uporządkowaliśmy. Tutaj, o tutaj, ten, wezmę sobie. Albo dobra, nie będę już brał. Dużo rzeczy wzięliśmy. Fajne rzeczy to głównie były, tu jakieś członkowie gildii. Ładnie tu w ogóle mają. Szkoda, że się nie da podpalać. Byłoby jeszcze ładniej. Powiem ci, że z chęcią byśmy tutaj kuba przenieśli. No nie wiem, mi się daje, że my mamy ładniej. Nie, dobra. Chodź teraz na home'a, to pokażemy, jak ładnie wygląda z tego, z zewnątrz. Dobrze, dobrze. Okej, to powiem się, jestem przy naszych jakże... To ja muszę się tam do ciebie dobiec. No to chodź tutaj przy jakże skutecznych armatkach. Ale zamek ładnie się prezentuje. Nie będziemy im już godniejszy. Ładnie. Lawes się namęczył przy budowaniu, to już ma. Taki pro tip, że i tak macie szczęście, że żeśmy tutaj byli teraz. Mówię wam. No tak, teraz to możecie nam dziękować, bo was, waszego kuba obroniliśmy. No, zobacz... Zobaczycie w kolejnym filmiku, co to było, mówię wam. Dobra, choć teraz tak pokażemy, co tu wykonaliśmy. Tutaj trochę wody rozlaliśmy do fosy, no tak, żeby nie padać, jak się spadnie, nie? Dobra, choć tak z boku pokażemy. No tak, pokażemy wejście, jak ładnie tutaj nam TNT poleciało. O, tak jak widzicie, tam jest wejście, jakże ładnie. Tak. Z jakiejś beczułki. Dobra, choć się tak pożegnamy na tle ich bazy, ładnie, żeby było. Ale jakąś, nie wiem, z drugiej strony, żeby ładnie wyglądała tak. To co? Nie, dobra, nie wiem. Chodź tutaj na moście staniemy się. Jak ładnie ta woda będzie. Dobra, to dziękuję wam za obejrzenie jakże ciekawego baza turgi DCL-a dupcą cycki na paleni. Żegnam się z wami Spaw i... Hunter. Marko. Yo.